Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja sobie jeszcze wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce kongres. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza niebawka. Nie ma piosenka, że walczą z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Gdy uważa, że nas to zginie, to niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę. Może się odpiew odbieram. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Witam serdecznie w konserwie. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie nie ma dzisiaj kreatora z nami, ale jest nasz gość Rafał Ziemkiewicz. To witam się tradycyjnym Precz z komuną. To ja tradycyjnie mówię teraz i zawsze. Nie trzeba pana nikomu przedstawiać. Powiem wręcz, że rządy się zmieniają, ale Rafał Ziemkiewicz zostaje i myślę, że w przyszłych podręcznikach historii o wielu rządach nie poczytamy, a o panu notka zostanie. Spotykamy się przy okazji najnowszej pana książki Myśli Nowoczesnego NDK. No i tutaj takie pytanie od razu kontrowersyjne, bo część ludzi tak pana postrzega. Czy jest pan endekiem, czy jest pan pisiorem? Bo teraz to jedno prawie. Ja jestem ja, natomiast ja w zasadzie nie potrzebowałbym takiej etykiety, no poza tym, że tak jak książka, kiedy się ukazuje, to księgarze muszą wiedzieć, na której półce położyć, więc się pisze na tym, albo że to jest fantastyka, albo że to jest publicystyka, albo że to jest proza psychologiczna. No to tak samo rozumiem, że dziennikarzy, publicystów, komentatorów trzeba jakoś zakwalifikować. Jak muszę używać jakiejś identyfikacji, to mówię, że jestem dziennikarzem opozycyjnym. Bo to jest chyba w tej chwili to, co łączy ludzi i takich, którzy są zwolennikami PiS-u i takich, którzy są krytyczni wobec Prawa i Sprawiedliwości. Ja raczej się za takowego uważam. I takich, którzy się czują konserwatystami, i takich, którzy się czują konserwatywnymi liberałami, niepodległościowymi socjalistami. No ja się rzeczywiście nazwałem nowoczesnym endekiem w pewnym momencie, bo uznałem, że ta szkoła endeckiego myślenia starego jest najbardziej korzystna w obecnej sytuacji, najbardziej stosowna do obecnej sytuacji, ale potraktowałem to też tak jako taką trochę metkę handlową. No w gruncie rzeczy nie jest to takie ważne, czy się bym nazwał i swoją książkę na przykład, czym nazwał Myśli Republikanina, bo teoretycznie równie dobrze mogłyby się tak nazywać, ponieważ endek to jest ktoś, kto w dyskursie publicznym jest kompletnie opluty, którym się straszy, gdzie mówi się, że to jest jakaś polska odmiana hitleryzmu,
No dopiero w ostatnich dniach nagle Adam Michnik dokonał kopernikańskiego odkrycia, że są też uczciwi endecy, czyli ten taki neopaks, który się do pana prezydenta Komorowskiego klei. I to troszkę mnie zmartwiło w tej mojej identyfikacji, ale wcześniej było jednoznaczne. Tak, endek to jest ktoś zły, straszny, ciemny, obskurant, ksenofob, antysemita. No to proszę bardzo, jeżeli to ma być tak strasznym określeniem, to ja nie widzę powodu, żeby się do niego nie przyznać i żeby nie udowodnić, że jest zupełnie inaczej jak zwykle niż to wiodące media twierdzą. No ja na przykład tuż po tym, jak spotkałem pana na Marszu Niepodległości, nakręciłem fragment, jak w trakcie marszu idą dwie murzynki, co już powinno w internecie hulać i rozbijać. No ale czemu nie? No pamiętam, że akurat jedyny czarnoskóry, który za moich czasów studenckich działał w opozycji, to działał właśnie w jakichś takich bardzo radykalnych prawicowych ugrupowaniach. To był Polak oczywiście, czarnoskóry, w sensie urodzony w Polsce, mówiący wyłącznie po polsku. I też tam nawet śmiano się, że korowcy szalenie zazdroszczą, że ten jedyny czarnoskóry jest po stronie prawicowej. On mi zresztą dostarczył natchnienia, jeśli ktoś czytał takie moje żartobliwe opowiadanka z tomu Coś Mocniejszego, dostarczy mi natchnienia tej postaci niejakiego Szmucyka. Ale to jest już zupełnie dygresja. Okej. Okay. Pana książka najnowsza nazywa się Myśli nowoczesnego endeka. Czy to jest pisane wiek temu i opisuje pan dlaczego na spotkaniach, które można obejrzeć w internecie, dlaczego ta książka się tak nazywa, dlaczego to jest aktualne, ale proszę też przytoczyć naszym słuchaczom, dlaczego ta myśl jest aktualna? No dlatego w największym skrócie, że ona się narodziła w takiej podobnej sytuacji, po takim wielkim szoku, którym było powstanie styczniowe, a tym szokiem nie było to, że przegraliśmy powstanie, no to można było zrozumieć. Tym szokiem, zwłaszcza, że oczywiście tradycyjnie sojusznicy na wierze, w pomoc których były nadzieje powstańcze oparte, zawiedli, bo okazało się, takie odkrycie, którego zawsze Polacy ze zdziwieniem dokonują, że oni się kierują własnymi interesami, a nie na przykład interesami polskimi. Ale tym szokiem największym było to, że kiedy patrioci polscy młodzi pełni zapału wychodzili do ludzi z biało-czerwonymi sztandarami, z okrzykiem, że powstajemy, zrzucimy jarzmo rosyjskie, odtworzymy nową Polskę, odzyskamy Polskę, odzyskamy niepodległość, to się okazało, że miażdżąca większość społeczeństwa to, mówiąc dzisiejszym językiem, olała, że wcale nie zamierza walczyć o żadną niepodległość, że żadna Polska ich kompletnie nie interesuje. I to dotyczyło oczywiście części elit, co do których tam nie miano większych złudzeń, że są to elity pogodzone z zaborami, ale też okazało się, że lud, na który bardzo powstańcy liczyli, wcale nie jest ludem patriotycznym, wcale nie jest ludem przejętym ideą niepodległości. No i później dopiero zaczęło się myślenie, dlaczego tak się stało i jak to zmienić, żeby więcej się nie zdarzyło, żeby zaborca użył przeciwko polskim patriotom, przeciwko polskim powstaniom właśnie miejscowego motłochu, miejscowych chłopów, podjudzając ich do tego, żeby oni własnymi rękami tych powstańców zabijali. I tak myślę, że dokładnie taki sam szok przeżyli ci, którzy po tragedii smoleńskiej uważali, że no teraz to już, prawda, wszystkie maski spadły, wszystko jest jasne, wszystko jest oczywiste. Teraz po prostu Polacy muszą się zebrać, żeby tę tragedię wyjaśnić, żeby winnych znaleźć, żeby tych winnych ukarać, żeby coś w kraju zmienić. I okazało się, że ogromna część motłochu, który dzisiaj nie jest analfabetami ze wsi, tylko tak zwanymi młodymi wykształconymi z dużych miast, czy młodymi z Facebooka, ale socjologicznie jest to taka sama grupa jak ta, którą opisywał Żeromski właśnie w tych powstańczych opowiadaniach, czy jak taka, której wcześniej użyli Austriacy przeciwko powstaniu krakowskiemu pod wodzą niejakiego Szeli.
To jest dokładnie ta sama sytuacja. Większość ludzi żyjących w Polsce wcale się nie czuje Polakami. Większość ludzi żyjących w Polsce wcale nie uważa patriotyzmu za największą cnotę. Kieruje się taką mentalnością cwaniacką, cwaniacko-pańszczyźnianą. Z tą mentalnością cwaniacką doskonale się komunikuje Donald Tusk, jest idealnym przywódcą dla nich. Oczywiście oszukuje ich, w tym cała nasza nadzieja, że oni się w pewnym momencie muszą poczuć potwornie oszukani. Ale krótko mówiąc, taka cała linia działania pisowskiego polegająca na podkreślaniu, że jesteśmy patriotami największymi, przy okazji ci chcemy eliminowanie wszystkich konkurentów, prawda, wszystkich innych patriotów, żeby ktoś tutaj przypadkiem monopolowi prezesa nie zagroził, to jest linia, która wiedzie donikąd, to znaczy wyłącznie do umoszczenia się na swoim kawałku podłogi, na tym tak zwanym żelaznym elektoracie. Co byłoby jeszcze jakimś pomysłem politycznym, gdyby nie zerowa zdolność koalicyjna tych, którzy ten elektorat wzięli w posiadanie. A praca rozsądna dla Polski mówi, no trzeba zrobić coś innego, trzeba odzyskać tych, to Polactwo, jak sobie pozwoliłem to nazwać, czy jak mówili endecy XIX-wieczni, ten żywioł Polski. Tych ludzi, którzy wprawdzie mówią po polsku, ale zupełnie nie czują się narodem polskim, nie mają świadomości wspólnych interesów, wspólnego celu. Trzeba ich odzyskać, trzeba ich zorganizować i dopiero wtedy będzie można myśleć o odzyskaniu wolnej Polski. To było zarzewiem myśli endeckiej Ligi Narodowej Polskiej u schyłku wieku XIX. To właśnie, że nie wystarczy w pole wyjść i ofiary złożyć i Pan Bóg resztę za nas załatwi, tylko trzeba wykonać taką ciężką pracę organiczną, ciężką pracę pozytywistyczną, przywrócić ogromną część tutaj mieszkających w Polsce, z nich stworzyć naród i dopiero wtedy będzie można myśleć o odzyskaniu niepodległości. No i stąd moje sięgnięcie po myśl endecką, stąd moje przekonanie, że dzisiaj właśnie ta myśl jest najbardziej stosowna, bo ona właśnie tłumaczy, ona uczy, ona daje podstawy, nie dając jakichś rozwiązań łatwych i takich na pstryknięcie palca, ale daje wskazówki, jak takiej pracy dokonać, podczas gdy to, co nazywamy w Polsce prawicą, te siły, no, które ostatecznie wszystkie zostały jakoś tam zmarginalizowane przez Jarosława Kaczyńskiego i przez niego objęte dyktaturą, one przez tych 20 lat kompletnie nie myślały o tym, że trzeba coś zrobić z Polakami. One żyły wyłącznie w przekonaniu, że jedynym problemem jest zmowa elit. Jak się tę zmowę elit pokona, jak się układ wytropi, jak się Polakom pokaże, że ten układ był zły, nie polski, a my jesteśmy prawdziwymi patriotami, to się wygra. Otóż ja często przywołuję takie badania niedawne, gdzie proszono ankietowanych, żeby przypisali rozmaite cechy, konkretne cechy konkretnym politykom, te, które uważają, że są dla nich najbardziej charakterystyczne. I w takim badaniu okazało się, że ponad 60% ankietowanych uznało, że główną cechą Jarosława Kaczyńskiego jest to, że jest on patriotą. Właściwie jako jedynego polityka patriotę go wskazało, że to jest największy patriota Polski na scenie politycznej. Około 70% jako główną cechę Donalda Tuska wskazało, że jest to oszust, kłamca. No i proszę zauważyć, to że 60% Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński jest patriotą, dla większości z nich absolutnie nie jest argumentem, żeby głosować na niego. Oni głosują czy deklarują w sondażach poparcie dla człowieka, którego uważają za niepatriota, a na dodatek kłamcę i oszusta, a mimo to zamierzają na niego głosować. Czy dlatego, że są idiotami jakimiś? Nie, dlatego, że kierują się racjonalnie przesłankami, tylko w ramach takiego właśnie modelu myślenia cwaniacko-pańszczyźnianego, który im wskazuje, że dla nich, dla każdego z nich osobna, bo myślą wyłącznie, na tym to cwaniackie myślenie polega, że nie myślą interesem wspólnym, tylko wyłącznie myślą każdy o sobie z osobna. I każdy dochodzi do wniosku, że dla mnie lepiej, żeby rządził taki cwaniak, kłamca, oszust i niepatriota, niż żeby rządził ten facet, który skądinąd jest patriotą, ale to nie jest dla mnie takie istotne. Czyli co robić? O tym jest książka. Co robić? I nie wystarczy postawić na opozycję taką, jaka jest, ale trzeba robić coś nowego, bo też dla wielu ludzi Jarek nie jest do przełknięcia, że się tak wyrażę, nawet jako tak zwane mniejsze zło. No tutaj można by, trzeba by dokonywać szczegółowej analizy
Ja mam wrażenie, że tę analizę robiłem już w takiej książce, która się nazywała Czas wrzeszczących staruszków. To była książka o tym, dlaczego się nie udała, dlaczego się skończył po 2 latach ten epizod rządów Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego nie udało się zbudować obiecywanej czwartej Rzeczpospolitej. Dzisiaj właściwie nie mam nic do dodania do tamtej analizy. Uważam, że to wszystko się potwierdziło. Można oczywiście należy analizować, dlaczego na przykład Donald Tusk wygrywa i mimo tych wszystkich błędów, jakie popełnia, i dlaczego właśnie dla wielu Polaków Jarosław Kaczyński jest nie do przełknięcia. Ale ja nie piszę tej książki z perspektywy kogoś, kto ubiega się o wybór, kto chce zakładać partię polityczną, kto chce zostać ministrem, premierem, prezydentem, ani kogoś, kto doradza, jak założyć partię polityczną, która będzie skuteczna i jak ta partia polityczna ma działać, żeby zwyciężyła w wyborach, to nie jest moim zainteresowaniem. Mnie tak naprawdę interesuje coś ważniejszego, uważam, coś, co jest nadrzędne w stosunku do bieżącej polityki, czyli kwestia tożsamości. Jak odbudować polską tożsamość? Bo żyjemy w takim kraju, jak to pozwoliłem sobie w mojej powieści napisać, w takim kraju ludzi, którzy ze wsi wyszli, a do miasta nie doszli. I ta wieś, z której wyszli, już nie istnieje. I to miasto, do którego szli, też nie istnieje. Ta Europa, o której marzyli, też okazuje się, że nie istnieje. Zostali w próżni i teraz naszym być albo nie być, naszym przetrwaniem jest to, jaką tożsamość zdołają sobie ci ludzie nadać. A propozycje są różne. No, z jednej strony jest taka propozycja, która zdegenerowała z Michnikowszczyzny do Palikotowszczyzny, to znaczy, która 20 lat temu była jakimś pomysłem na Polaka Europejczyka, Polaka kosmopolitę, oświeconego, ale nie odciętego od tych polskich korzeni całkowicie, w duchu humanistycznym, w duchu oświeceniowym, w duchu Turowicza, Kołakowskiego. No to wszystko właściwie już, ta narracja się załamała i został z tego właśnie Palikot, takie pierdzenie na wargach na Polskę, na patriotyzm, na wszystko, brednie o tym, że patriotyzm to jest sprzątanie psich kup i nic więcej. Z drugiej strony no mamy propozycję, która się odwołuje właściwie z próbą odtworzenia tradycyjnej, romantycznej, sienkiewiczowskiej jakby takiej tożsamości Polaka, katolika, Polaka, patrioty. I to nie jest, niestety uważam, propozycja, która jest w stanie być przekonująca czy porywająca dla większości ludzi żyjących dzisiaj na terenie między Bałtykiem a Tatrami, między Odrą a Bugiem. I myślę, że trzeba jakiegoś innego sformułowania patriotyzmu, jakiegoś właśnie nowocześniejszego spojrzenia na to. Dokładnie tak samo jak pod koniec wieku XIX tych kilku bardzo dobrze skądinąd wykształconych facetów zapatrzonych w nowoczesną myśl zachodnią. Roman Dmowski, biolog z wykształcenia, Balicki, Popławski i tam inni, którzy z tym w tym dziele współpracowali. I tych kilku facetów też sobie zdało sprawę, że te Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego nie są wskazówką do wyjścia z impasu, w którym się Polska znalazła, że trzeba na nowo polski patriotyzm odkryć, sformułować w taki sposób, aby on był atrakcyjny dla tych mas chłopskich, włościańskich, które się budzą do życia, które aspirują do tego, żeby być kimś więcej, które nie chcą pozostać analfabetami, nie chcą pozostać w czworakach. No, znowu muszę powtórzyć, ta sytuacja jest bardzo podobna i ta sytuacja wymaga właśnie powtórzenia tej pracy, sformułowania na nowo tego, co to jest w ogóle polskość, i nikt tego nie zrobi za nas, hasłowo mówiąc, prawicowców, jak to się dzisiaj nazywa, no ponieważ druga strona to są ludzie, którzy w ogóle uważają, że nie ma potrzeby istnienia Polski, nie ma potrzeby istnienia polskości, ponieważ najlepiej jest, żeby każdy myślał o własnej życi, a już naprawdę jak musi myśleć o czymś więcej, to niech myśli o zjednoczonej Europie, o narodzie europejskim, który jest oczywiście mrzonką i dzisiaj już bardziej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 20 lat możemy być pewni, że nigdy żaden naród europejski nie powstanie i nic takiego nam nie grozi w ogóle.
Okej, czyli Polska jest nam potrzebna. Zaraz wrócimy do tego, a tymczasem zrobimy przerwę muzyczną. Paweł Piekarczyk ze swoją piosenką. Nie tak dawno, gdy system zdrowo sobie poczynał, nawet kościół stać musiał przy alei Lenina. Lecz powielacz aż furczał, tłukąc co zabronione na zapleczu podwórka, co przy Armii Czerwonej. Spiskowali duchowni i lewica laicka, tam gdzie z Jankiem Krasickim się krzyżuje Sawicka. A gdy zeszły się tłumy, ZOMO gnało każdego prosto z placu Komuny, aż na plac Dzierżyńskiego. A dziś czytasz gazety i się do nich uśmiechasz. Porachunki gangsterskie przy świętego Józefa. 5 garaży ma proboszcz niczym w jakimś Paryżu. Przy ulicy imienia biedaczyny z Asyżu. Skwerek Solidarności, wiec przeciwko różowym, w likwidacji zakłady porozumień sierpniowych. Były esbek z cenzorem, mają moc interesów przy ulicy Giełdowej, róg wielkiego biznesu. Nad uliczką wytworną Wincentego Kadłubka, 3 pipszoły, sklep porno i wesoła chałupka. A gdzie plac Popiełuszki stoi tłumek od rana. Nie po chleb, nie po gruszki, lecz po organ Urbana. Nad przesłaniem wierszyka nie potrzeba się trudzić. Łatwiej zmieniać ulice niż ludzi. Książka jest, mogę stwierdzić, ocenić ją tak, że opisuje, jak jest i co zrobić, by było dobrze. Ale właśnie tutaj się rodzi pytanie, co to znaczy dobrze? Jak ta Polska miałaby wyglądać według pana wyobrażeń? No, jak ona powinna wyglądać, żebym był zadowolony, tak? To jest, no szczerze mówiąc, powiem, że trochę mnie pan zaskoczył, bo tym się w książce nie zajmuję i w ogóle definiuję swoją pracę w ten sposób. Wielokrotnie to powtarzałem, że ja jestem takim psem łańcuchowym, którego Polacy mają, czyli jak idzie niebezpieczne, coś idzie złodziej albo inne niebezpieczeństwo się pojawia, to mam wyskoczyć z tej budy, szarpać łańcuchem i szczekać. I to robię. Co sprawia, że nieco trudniej mi scenariusze pozytywne projektować. Tym bardziej, że się z ducha czuję jednak przedstawicielem myślenia prawicowego, a ja widzę taką różnicę między lewicowym a prawicowym, że to lewica polega na tym, że wymyśla jakieś utopie, niekiedy bardzo szczegółowe, jak powinno być, a potem oczywiście metodą Madejowego łoża wtłacza w te utopie realnie istniejące społeczności, co się zawsze kończy jakimiś problemami, no bo ludzie, okazuje się, niestety nie dorastają do pięknej idei i trzeba ich trochę pałką, knutem potraktować, trochę porozstrzeliwać, żeby do tych ideałów pasowali, a oni i tak nie pasują. Natomiast myślenie prawicowe jest zupełnie inne. My prawicowcy, my konserwatyści nie wytyczamy jakichś, nie wymyślamy i utopii, nie wymyślamy idealnego systemu. My tylko wyznaczamy pewne granice, w ramach których człowiek powinien się poruszać. Tak jakby zagrody takie, których nie wolno przekraczać, nie wolno zabijać, nie wolno kraść, nie wolno kłamać i tak dalej. Więc Polska, którą sobie wyobrażam, jest Polską, która szanuje te tradycyjnie sprawdzone, lepszych nie można wymyślić, zasady. Więc Polska, w której przede wszystkim prawda panuje w życiu publicznym, w przeciwieństwie do obecnej III Rzeczpospolitej, to jest cała od początku do końca właściwie oparta na kłamstwach rozmaitych, na kłamstwie Magdalenki, na kłamstwie Bolkowym, nazwijmy to, na kłamstwie wielkiego historycznego sukcesu,
na kłamstwie Unii Europejskiej jako wyższej cywilizacji i rogu obfitości, która to cywilizacja bezinteresownie wszystko robi, żeby nam było lepiej w naszym interesie, a nie w swoim i tak dalej. Więc chciałbym Polski, w tej kłamstw nie ma. Chciałbym w takim wymiarze prostym, praktycznym Polski, jak to mówię, nawet prosiłem wydawcę, żeby tak reklamował książkę tym hasłem, a on stwierdził, że zbyt prowokacyjnie jest. Polski dla Polaków. Polski dla Polaków wszystkich. No tak chciałem, żeby właśnie książkę Myśli Nowoczesnego Endeka reklamować hasłem Polska dla Polaków wszystkich, co oczywiście nie ma oznaczać, jak potoczny stereotyp mówi, jakichś etnicznych czy rasowych kryteriów tego, kto może być uważany za prawdziwego Polaka, a kto nim nie jest i kto w związku z tym powinien prowadzić dominującą rolę w państwie odgrywać. Tylko to moje hasło jest takim postulatem, żeby Polska służyła swoim obywatelom. Bo na razie mamy do czynienia, o czym wiele w książce pisze, w państwie, które należy do tak zwanej nowej klasy, jak to Milovan Dzilas nazwał, czyli tej biurokracji wytworzonej przez komunizm. Państwo, które na Zachodzie, w teorii zachodniej socjologicznej określa się mianem predatory state, czyli państwo drapieżne, państwo, które jest narzędziem w rękach jednej grupy społecznej, służącym do tego, aby inne grupy społeczne wyzyskiwać, pozbawiać praw, aby żyć ich kosztem. I to jest największy problem, największe zmartwienie i to jest najważniejsza praca, która jest. To jest odzyskanie Polski dla Polaków, dla wszystkich obywateli, co oczywiście może się udać wyłącznie wtedy, jeżeli wszyscy obywatele będą zorganizowani i będą w stanie kontrolować swoją władzę, tak jak to kontrolują na przykład Amerykanie czy przedstawiciele innych krajów. Jeżeli demokracja jest tylko procedurą, jeżeli mamy tylko plebiscyt, w którym się wybiera jakąś władzę, ale potem nie ma możliwości jej skontrolowania, bo społeczeństwo jest rozbite, słabe, nie ma tego tak zwanego kapitału społecznego i nie ma mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego, no to może i mamy demokrację, a nie mamy republiki. Więc chciałbym Polski, która jest republiką. I oczywiście, bo i takie jest zadanie istnienia państwa, że on ma nie tylko zapewnić swoim obywatelom maksimum prosperity gospodarczej, maksimum wolności osobistej, maksimum bezpieczeństwa. Również państwo powinno zapewnić narodowi ochronę jego godności. O czym dzisiaj zapomniano w ogóle, Trzecia Rzeczpospolita jest państwem, które kompletnie na każdym szczeblu rezygnuje, zapomina o czymś takim, że istnieje coś takiego jak jakaś godność, która Polakom przynależy. Decyzje polskiego Sejmu, który tchórzliwie na widok, że oto na galerii pojawił się ambasador Ukrainy, rezygnuje w ogóle z głosowania rezolucji uczczenia ofiar zbrodni na Wołyniu, dlatego że to mogłoby ambasadora Ukrainy, przecież nie żadnego mocarstwa, prawda, nie żadnego jakoś kraju, od którego zależymy, tylko po prostu jednego z wielu krajów sąsiednich, no mogłoby go to urazić, więc polski Sejm odstępuje od takiej uchwały, później manipuluje przy niej, robi jakiś kuriozalny tekst o jakichś wypadkach na Wołyniu, jakichś wydarzeniach nienazwanych konkretnie, bełkot, który ma oczywiście ukryć sprawców tej zbrodni, rozmiary tej zbrodni, a z drugiej strony, jeśli pojawia się na przykład żądanie ze strony jednej z mniejszości narodowych, żeby podjąć decyzję o tym, iż akcja Wisła, czyli wysiedlenie ludności z ukraińskiej z Bieszczadów, głównie na teren Pomorza Zachodniego, co umożliwiło pokonanie UPA, formacji przecież szalenie zbrodniczej, żeby to uznać za ludobójstwo. No i Komisja Sejmowa Polska posłusznie jak barany przegłosowuje, że to jest ludobójstwo, czyli władze polskie, Sejm Polski uznaje, że wymordowanie 100-kilkudziesięciu tysięcy Polaków w sposób szalenie okrutny, bezprzykładny, w zorganizowanej zbrodni, która miała swoich przywódców, swój plan, swoją ideologię i swoją technologię przygotowaną zawczasu, nie było ludobójstwem, natomiast ludobójstwem było wysiedlenie ludności, która sprzyjała partyzantce ukraińskiej w Bieszczadach. No to jest przykładem, to jest miarą tego, do jakiego stopnia państwo polskie obecne nie dba o taką elementarną godność polską. Jeżeli w Sejmie, tym samym Sejmie na przykład inicjatywa, żeby
w roku 2013, skoro mamy, prawda, tutaj bardzo, bardzo równą 150. rocznicę, ogłosić to, że jest to rok szczególnej pamięci powstania styczniowego. No i znowu w Sejmie spontanicznie od razu jest to odrzucane jako coś niewłaściwego, niepoprawnego politycznie. No to jest to kolejny przykład właśnie tego, tej zatraty jakiejś elementarnej godności Polaka. Już nie mówiąc o tym, że całkowita bezczynność państwa polskiego w sytuacji, kiedy notorycznie jesteśmy obrzucani oszczerstwami o to, że naziści to byli Polacy właściwie, a w każdym razie Polacy sprzyjali nazistom, że Holokaust jest w jakimś stopniu winą polską, że przecież Hitler nie zrobiłby go tutaj, gdyby miejscowa polska ludność temu nie sprzyjała. No to te obrzydliwości się pojawiają bezustannie w światowych mediach i państwo polskie no, nie jest w stanie się zdobyć na to, żeby jeden proces wytoczyć i wygrać jeden proces i wygrać wielkie odszkodowanie od jakiegoś szmatławca, który po raz kolejny użyje określenia polskie obozy koncentracyjne. A to jest no, tak zwany psi obowiązek polskiej władzy w tych sytuacjach. Cóż, przykładów można by wymienić bardzo, bardzo wiele, ale na zasadzie last but not least, ta walka o polską godność, te sprawy właśnie niepozwolenia na to, aby Polska była poniewierana propagandowo, są równie ważne, są również bardzo ważne i są równie ważne jak zadbanie o polskie interesy materialne, polskie interesy gospodarcze i polityczne. To tutaj dwa pytania mi się rodzą, mianowicie po pierwsze będę drążyć o tę wizję, bo tak mało pan powiedział o swoich poglądach gospodarczych, bo zapewnienie prosperity czy warunków to różnie można rozumieć. A po drugie, w zasadzie dlaczego państwo ma dbać o swój prestiż? Co będzie mieć ten Polak, ten mały tutaj gdzieś mieszkający na prowincji z tego, że Polska nie będzie obrzucana błotem na świecie? No, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to wydaje mi się, że ja o tym już 20 lat piszę tak dużo, że może mylnie, ale uznałem, że już nie ma potrzeby dokładnie tego znowu po raz kolejny doszczegóławiać. Tym bardziej, że jak to kiedyś napisałem, kwestia zdrowej gospodarki to jest tak naprawdę sprawa szalenie prosta i to jest odpowiedź na to, co zrobić, żeby kraj rozwijał się i zapewniał swoim obywatelom dostatek. To jest taka sama prosta, to jest tak samo proste pytanie, jak pytanie, co zrobić, żeby schudnąć. Nie jeść, po prostu, nie przeżerać się. Jeść w sposób rozsądny. Odpowiedź jest szalenie prosta, natomiast wprowadzenie tej rady w czyn, to każdy, kto miał z tym problem, no to wie doskonale, jak szalenie jest trudne. Tak samo łatwo jest powiedzieć i nie ma tu co kombinować, bo wiadomo, że żeby gospodarka była zdrowa, to musi szanować wolność gospodarczą, musi być mechanizm wolnorynkowy, musi być jak najwięcej władzy na dole, a nie na górze i jak najmniej biurokracji. I to w zasadzie tyle. No. Odpowiedź jest prosta. Kapitalizm, wolny rynek, odpowiedzialność obywateli i wolność obywateli i jak najmniej biurokracja i ta formuła Abrahama Lincolna, że rząd jest po to, żeby pomagał obywatelom zrobić to, czego oni sami nie są w stanie zrobić i żeby nie wtrącał się w to, co obywatele mogą sami zrobić lepiej od niego. Natomiast wprowadzenie tego w życie jest oczywiście szalenie trudne, zwłaszcza jeżeli ma się kilkumilionową biurokrację, która jest warstwą bardzo wpływową, jeżeli ma się potężne grupy interesu, które blokują wszelkie rozwiązania prawne. Jeśli w ogóle państwo zostało stworzone w mocy właśnie z mocy takiego układu magdalenkowego, którego istotą było zagwarantowanie tym, co w PRL-u byli uprzywilejowani, że te przywileje zachowają. W związku z tym tutaj wszystko tak reformowano, żeby jak najmniej zmienić, żeby nie naruszyć interesów grupowych, żeby nie zagrozić sitwom i koterium, a jednocześnie właściwie, żeby tym sitwom i koterium dać do ręki jeszcze więcej władzy niż one mają w tej chwili. I tyle można powiedzieć. Tutaj problem nie jest teoretyczny, problem jest praktyczny, jak te zmiany przeprowadzić, bo myślę, że to wszyscy, którzy się na poważnie zajmują gospodarką,
dość dobrze sobie zdają z tego sprawę, wiedzą, bez większego problemu wiedzą i ustalą między sobą, jak działać to powinno. Na pytanie, dlaczego ktoś mieszkający na prowincji, dlaczego taki szary człowiek, little guy, jak to mówią Amerykanie, powinien być zainteresowany tym, żeby Polska nie była poniewierana. To jest pytanie, to jest część szerszej rzeczy, dlaczego taki człowiek ma być zainteresowany Polską. No, dlatego ma być nią zainteresowany, że bez Polski i jego osobiste powodzenie będzie zagrożone. Ponieważ potrzebujemy, każdy potrzebuje struktury państwowej, która się ujmie za nim i każdy, kto myśli, że ujmie się za nim państwo obce, myli się głęboko. No, jeżeli będziemy żyć w państwie niemieckim, to będziemy w nim obywatelami drugiej kategorii po Niemcach. Jeżeli będziemy żyć w państwie rosyjskim, to też nasze interesy będą podporządkowane interesom rosyjskim. Jeżeli będziemy żyć w jakimś teoretycznym, wyimaginowanym państwie europejskim, to też nasze interesy będą interesami drugorzędnymi. Jeżeli mają być pierwszorzędne, musimy zbudować państwo takie, które będzie państwem naszym. Stąd właśnie, jak mówię, Polska dla Polaków wszystkich. Po drugie, musi to być państwo silne. A jednym z atrybutów tej siły jest szacunek na arenie międzynarodowej, bo jeśli państwo się pozbawia szacunku, to zaraz za tym idzie jakiś rodzaj zaboru, jakiś rodzaj kolonizacji, podporządkowania sobie. Na przykład, jak mówię tutaj o tej kampanii oszczerstw przeciwko Polsce na temat rzekomego wrodzonego polskiego antysemityzmu i odpowiedzialności za Holokaust, to jest to element kampanii, która ma na celu wyssanie z Polski bardzo konkretnych milionów w postaci majątku polskiego na rzecz rozmaitych drapieżczych organizacji międzynarodowych, które się wyspecjalizowały w rozboju takim pod pretekstem rewindykowania mienia po ofiarach Holokaustu. Zresztą no oczywiście te ofiary nie miały spadkobierców, ci, którzy rąbnęli szwajcarskie banki, prawda, czy tam jakiś koncern za to, że budował, że miał jakoby jakiś wkład w Holokaust na ciężkie pieniądze, nie są żadnymi spadkobiercami ofiar Holokaustu, więc ta propaganda jest bronią. Za tą propagandą idą roszczenia, które sprawiają, że nasz premier, nasz minister spraw zagranicznych wyjeżdżają gdzieś na jakieś tajne negocjacje, o których nie możemy uzyskać potem żadnych informacji, co oni mianowicie z przedstawicielami tych organizacji wynegocjowali i co im obiecali w naszym imieniu. Wielu działaczy, mamy taką sytuację wśród działaczy prawicowych, iż często są to ludzie jednego tematu, że tak powiem. Tacy rycerzyki takie, którzy są zafiksowani na jakiś temat. Jedni krzyczą Smoleńsk, 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 drudzy niepodległość, tutaj trzeci co innego, jeszcze inni, że tylko gospodarka, gospodarka, a reszta się nie liczy. Czy da się te rzeczy podzielić, rozdzielić w jakimś stopniu, żeby działać skutecznie, czy należy tych ludzi jakoś łączyć? I czy jest jakaś meta idea, że tak się wyrażę, która mogłaby tych ludzi z wielu stronnictw łączyć na jednej płaszczyźnie? No myślę, że na pytanie, leninowskie pytanie, co robić, jest zawsze odpowiedź wszystko. Wszystko, bo rzeczywiście różne są temperamenty, różne są zainteresowania konkretnych osób. Jeden chce na przykład odwojowywać i dała mu Bozia do tego talent, żeby odwojowywać polską tematykę w kulturze, tak, żeby przeciwstawiać się, dajmy na to, temu zalewowi dzieł typu pana Stasiuka, czy jakiś tych filmów o naszych klas rozmaitych, o strasznych Polakach, o tym, jacy Polacy są obrzydliwi, nieudani, chorzy w ogóle i powinni jak najszybciej zdychać, znikać, a udawać kogoś innego, jeżeli chcą być szanowani. Tu mamy w tej chwili taki dominujący niestety nurt w piśmiennictwie i sztukach audiowizualnych. A inny na przykład uważa, że działalność jakaś samokształceniowa wśród młodych ludzi to jest właśnie to, co może rozkręcać, co może robić, a jeszcze inny chce się zająć właśnie na przykład przypominaniem Polakom o tym, że sprawa smoleńska jest wciąż nierozwiązana i dopóki jej nie wyjaśnimy, to nie pójdziemy dalej, nie będziemy państwem
które można będzie uważać za państwo suwerenne. I myślę, że no, zgodnie ze starą zasadą maszerować gdzie kto chce, ale uderzać razem. Czy pan się pyta, czy to można jakoś organizacyjnie zebrać? Też nie do końca to trzeba, myślę, nie ma konieczności, żeby to organizacyjnie łączyć. Ale chodzi mi o jakąś ideę, bo często jest tak, że ci działacze obrażają się na siebie nawzajem, bo jeden chce twierdzi, że to jest najważniejsze, a nie to, co mówi drugi, i takie podejście wodzowskie. No i jest niestety trochę tego tak zwanego polskiego piekła na polskiej prawicy. Niestety jest taka mentalność sekciarska, która powoduje, że jeśli pojawia się cokolwiek nowego, co zyskuje popularność i przyciąga ludzi, to od razu się patrzy na to nie jak na potencjalnego sojusznika i z radością, że o, pojawiają się ludzie, z którymi nas coś łączy, tylko się patrzy na to jak na zagrożenie, tak, że jeżeli się coś pojawia nowego, to na pewno po to, żeby nam zaszkodzić i odebrać nam monopol. To jest oczywiście w kręgach zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości prezesa Kaczyńskiego sposób myślenia szalenie silny. Pamiętam, jak się pojawił tygodnik Uważam, że to natychmiast zaczęła się szeptana propaganda, że to na pewno założyło WSI, żeby zaszkodzić Gazecie Polskiej. Jak się na przykład Marsz Niepodległości powiedzie, to zaraz jest propaganda szeptana, że to są jacyś agenci KGB, którzy chcą pseudoprawicę w Polsce założyć, żeby odciągnąć Polaków od tej jedynie słusznej, prawdziwej prawicy i tak dalej. No jest to przykre, jest to oczywiście w jakiś sposób, jak sądzę, też przez agentury wpływu rozmaite popychane w takim kierunku potępieńczych swarów, jak to Adam Mickiewicz nazywał. No, przy sprawie tygodnika Uważam, że myśmy wtedy zastanawiali się, co robić z takimi oskarżeniami. Dość zgodnie uznaliśmy, żeby je brzydko mówiąc, dosadnie, ale obrazowo olewać po prostu, nie odpowiadać, nie wdawać się w dyskusję, po prostu robić swoje i liczyć na to, że czytelnicy zobaczą i docenią pismo. No i myślę, że ta strategia się sprawdziła, więc doradzam też, żeby ona była przez wszystkich stosowana, którzy robią rozmaite rzeczy, chcą robić rzeczy dobre, chcą robić rzeczy pozytywne, a tym wspólnym mianownikiem, który nas łączy, jest działanie dla dobra Polski. No, nawet jeśli każdy je rozumie troszeczkę inaczej i inne ma priorytety, to się wszystko gdzieś tam, jestem pewien, jeśli sytuacja ulegnie uzdrowieniu, znormalnieje, to się wszystko gdzieś tam, te wysiłki w jeden wielki efekt pozytywny dla Polski połączą. Dziękuję za tę odpowiedź. Teraz znowu przerwa muzyczna i wracamy za chwilę. Miałem oto dziwny sen. Przyśnił mi się kraik mały, w którym wszystko, nawet tlen, na cykliczne był przydziały. Krajem rządził wielki zuch, programowy autokrata, co pieniarzy miał za dwóch i z rąk nie wypuszczał bata. Niedowiarku minę zmień, świerka jest produktem marzeń. To był sen i tylko sen, nieprawdziwa wersja zdarzeń. Ale zwykle co tu kryć, przeciwieństwo człowieka kusi. Kudy pragnie grubym być, grubas się w gorsecie dusi. Przedom autokrata też nosił w sobie liberała, chociaż ostry był jak jeż, drangła pudra i zakała. Niedowiarku minę zmień, śpiewka jest produktem marzeń. To był sen i tylko sen, nieprawdziwa wersja zdarzeń. Swobód z pachołów swych liczby gdzieś około 200 i obwieść trzeba by zmienić ten cholerny ustrój, skoro sieć ludu pół, no a drugie pół jest przeciw. Zróbmy tu okrągły stół, no i ograjmy ich jak dzieci. Niedowiarku minę zmień, śpiewka jest produktem marzeń. To był sen i tylko sen, nieprawdziwa wersja zdarzeń. Pozostać na wielki gest, na przemianę pozytywną, bo przyjazny dialog jest
z opozycją konstruktywną i to wino szarto chleb. Wiele dni za stołem zbiegło, nikt wodzowi nie dał w łeb. Pałą lub czerwoną cegłą, nie do gardu mi nie zmień. Śpiewka jest produktem marzeń, to był sen i tylko sen, nieprawdziwa wersja zdarzeń. Wreszcie podpisano pakt, wódz przemówił pokojowo, wolność zdjęto z kakajami. Zakazany prawdy moc, każdy poczuł się jak gość, kiedy dostał pełną pisę. Tylko błazen pieprzył coś, że to granda i że spisek. Nie do gardu mi nie zmień, śpiewka jest produktem marzeń. To był sen i tylko sen, nieprawdziwa wersja starych. Na Sauraj, na Świętych Krów, lud pracował na wakacjach. Detonalizacja, co dzień w radio grano hymn. I tak szło milczenie powiedz, po salonach wodził prym. Były kapuś postęp powiedz, nie do gardu mi nie zmień. Śpiewka jest produktem marzeń, to był sen i tylko sen, nieprawdziwa wersja zdarzeń. Parę lat minęło w los, ludzie stali się markotni. I nastąpił w kraju zwrot o 180 stopni. Powiem w tym paradoks tkwi, lud zatęsknił za bandytą, co za ojny złapie i całe zgarnie sam koryto. Nie do gardu mi nie zmień, śpiewka jest produktem marzeń. To był sen i tylko sen, nieprawdziwa wersja zdarzeń. Tu na puentę miejsce mam, nikt mi nie odmówi. Dyktator H, od wyplutków demokracji. Może to i dziwna rzecz, lud jak baba się rozpala, złoto chce opływać, lecz lubi chłopa mieć odpala. Nie do gardu mi nie zmień, śpiewka jest produktem marzeń. To był sen i tylko sen, nieprawdziwa wersja zdarzeń. Już jesteśmy z powrotem i teraz pytanie od słuchaczy. Czy zdążymy rozliczyć komuchów? Czy jest taka szansa? No, jeśli chodzi o takie rozliczenie personalne, to prawdopodobnie nie, bo generał Jaruzelski czy generał Kiszczak wszystko wskazuje na to, że umrą sobie szczęśliwie w swoich pieleszach i żadna kara za ich winy ich nie spotka, ani sędek innych zbrodniarzy komunistycznych i złodziei komunistycznych. Po prostu za dużo czasu minęło. Myślę jednak, że taki, wiem, że to może być niesatysfakcjonujące dla wszystkich, ale taki wyrok historii będzie oczywisty i tak jak dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, jaką rolę odegrali targowiczanie, tak też nikt w przyszłości nie będzie miał wątpliwości, co warte są dzisiaj jeszcze podnoszone propagandowo historyjki o tym, jak to generał Jaruzelski na przykład był w gruncie rzeczy patriotą, który tylko z innej strony historycznego podziału dążył do wolnej, demokratycznej Polski. Następne pytanie. Jak się pracowało z Partią Republikańską? Ja nie pracowałem z partią, tylko w Partii Republikańskiej jako taki stażysta, no nie przeceniajmy znaczenia. Wyniosłem wrażenie stamtąd takie, że w Stanach Zjednoczonych człowiek naprawdę, jeżeli wie, czego chce, to ludzie są bardzo życzliwi i pomogą. To znaczy, ja tam właziłem po siedzibie partii, czy w kongresie w Waszyngtonie, czy potem w partii stanowej. Dopytywałem się o różne rzeczy. Nikt mi nigdy pomocy nie odmawiał w zgłębieniu tych spraw, które znać chciałem. W pewnym sensie niestety ta praca się zmarnowała jak na razie, no bo ja wróciłem stamtąd, a byłem na stażu jako początkujący polityk, tak byłem traktowany, nie jako dziennikarz. Chociaż troszkę to na tym jako dziennikarz też zyskałem. No i później z tą całą wiedzą o amerykańskiej polityce i o pomysłami różnymi na to, jak działać w Polsce w polityce, wróciłem akurat jak raz na tak zwany proces integrowania prawicy. Kto pamięta,
ten cyrk cały i ten konwent świętej Katarzyny, i to mnie raczej przekonało, że sorry, ale jesteśmy na takim etapie, na którym ta wiedza jest jeszcze niestety nie do wykorzystania. Może dożyje takiego etapu, że polska polityka zacznie domagać się tych doświadczeń, które wtedy miałem okazję zdobyć. Oby. Kolejne pytanie. Przyjeżdża pan na spotkania pociągiem. Czemu zawierza pan państwowej kolei, która jest jaka jest? I czy posiada pan prawo jazdy w takim wypadku? Nie no, zawierzam państwowej kolei, bo prywatnej nie ma. Wiem, że takie mam wrażenie coraz bardziej, że ryzykuję życie jeżdżąc tymi pociągami, bo jeśli co dwa tygodnie słyszę, że tu gdzieś się zatrzymały dwie lokomotywy na przeciwbieżnych kursach na tym samym torze o 6 metrów od siebie, a tu o 10 metrów od siebie, to rzeczywiście trochę strach jeździć, ale nie ma innego wyjścia, bo prywatnych kolei nie ma. A prawa jazdy rzeczywiście nie posiadam. A nawet gdybym miał prawo jazdy, no nie mógłbym jeździć po kraju samochodem, ponieważ bardzo dużo muszę pisać z racji moich zobowiązań względem tygodnika Uważam, że, Gazety Polskiej, Interii, tygodnika Temi Galicyjskiego i innych tam miejsc, gdzie się moje teksty pojawiają. W związku z tym, no właściwie codziennie jakiś tekst muszę napisać i mogę tylko w ten sposób pogodzić to z jazdą po Polsce, że po prostu siadam w pociągu, kładę laptopa na kolanach i piszę. W samochodzie byłoby to niemożliwe. Następne pytanie. Jak pan widzi przyszłość deregulacji zawodów i przyszłość Gowina osobiście? Nie wiem, jakie są zamiary pana Jarosława Gowina. Ja myślałem, że jeżeli chciałbym zrobić to, co świętej pamięci Lech Kaczyński zrobił z Jerzym Buzkiem, czyli wbić mu nóż w plecy i stworzyć własną partię, która zepchnie w tym wypadku Platformę Obywatelską, tak jak wtedy RSAWS na margines, to sięgnięcie po hasło deregulacji zawodów było bardzo dobrym pomysłem, bo jest to bardzo duży problem dla wielkiej części młodych ludzi w Polsce. No ale jakoś chyba ta sprawa została wytłumiona przez Donalda Tuska, który wyczuł zagrożenie, rozproszyła się, skończyło się jak zwykle na taksówkarzach, bo nie wiem dlaczego jest jakoś tak, że w Polsce taksówkarze są tą grupą najbardziej, no, obok może pielęgniarek, z którą najmniej się trzeba liczyć, więc jak się wprowadziło kasy fiskalne, prawda, to też nie dla adwokatów, nie dla tych naprawdę dobrze zarabiających branż, tylko właśnie dla taksówkarzy. I teraz deregulacja też jakoś omija te zawody, które są naprawdę problemem, a skończyło się na otwieraniu zawodu taksówkarza, więc wygląda to dość groteskowo. No. Przyszłość Jarosława Gowina zależy od tego, czy on się rzeczywiście zdobędzie na energię i na to, żeby być gotowym, taki nóż w plecy Tuskowi w odpowiednią chwilę wsadzić i stworzyć jakąś siłę polityczną, która będzie może bardziej przyzwoita od Platformy pełnej Tusków, Grasiów i tego typu indywiduów. Jeżeli się na to nie zdobędzie, no to pozostanie tam takim listkiem figowym, który ma pokazywać, że no jesteśmy jacy jesteśmy, ale mamy jednego człowieka w miarę przyzwoitego. No ale co z tego, że przyzwoity, jeżeli będzie człowiekiem pozbawionym energii i przebojowości. Nie przesądzam, zobaczę. Ciekaw jestem, jak dalej jego kariera się potoczy. I ostatnie pytanie od słuchaczy. Prośba o ocenę systemu bankowego w Polsce i mediodajni głównego nurtu, czyli propagandystów. Szerokie pytanie dosyć. Jak była taka akcja, znaczy akcja, no taka, taki ton propagandowy, że strasznym zagrożeniem dla obywateli są parabanki, to ja pisałem wielokrotnie, to jest ze sprawdzenia, że jest coś gorszego od parabanków, to są banki właśnie, te które nie są para, tylko są bankami, ponieważ to jest system w Polsce kompletnie zwyrodniały. Wszystkie te banki sprzedano, co po nie w czasie nawet Jan Krzysztof Bielecki przyznaje, że było to błędem, że je dla bieżących, doraźnych korzyści finansowych, dla załatania dziur w budżetach w kolejnych latach sprzedawano i to jest wielka szkoda dla polskiej gospodarki. Te banki na dodatek żyją głównie z obracania obligacjami skarbowymi, w związku z czym nie są za bardzo zainteresowane kredytowaniem polskiej gospodarki. I ich działalność tutaj nie jest podporządkowana
żadnemu nadrzędnemu interesowi polskiemu, no, bo i jak, skoro są to banki zagraniczne działające w Polsce, choć zarazem są to banki z centralą za granicą, ale rejestrowane jako spółki akcyjne na tylko na teren Polski, czyli krótko mówiąc tak, że jeżeli pieniądze ten bank zarabia, to je transferuje za granicę w ten czy inny sposób, mniej lub bardziej legalnie, natomiast jeśli pieniądze straci, no to nie odzyskamy tych pieniędzy od centrali zagranicznej, która rozłoży ręce i powie sorry, ale to był bank, tylko spółka działająca na terenie Polski, ona się zbankrutowała, dochodzi na tym majątku, który ewentualnie został na terenie Polski. To jest system chory, no najlepszy dowód, że w tej chwili w małym miasteczku, nawet gdzie się nie splunie, to jeśli przypadkiem nie jest to sklep z komórkami i akcesoriami do telefonów komórkowych, to jest na pewno bank. Banki żyją z wciągania Polaków w taką spiralę zadłużenia, w udzielanie kredytów z mini ratką, czyli z ratką, która powoduje, że im dłużej człowiek taką malutką ratkę nie pokrywającą odsetków nawet miesięcznych spłaca, tym dług jego jest większy. Co oczywiście skończy się tak, że w którymś momencie zostanie zlicytowany, jak w naszej szkapie u pani Konopnickiej po prostu. W tym kierunku niestety idziemy, poddawszy się temu i otworzywszy się na ten lichwiarski system. Co to mediów? No, media są systemem, częścią systemu władzy. Jak twierdzę, że we współczesnej tak zwanej liberalnej demokracji tymi podmiotami, które walczą o władzę, są takie konglomeraty łączące biznes, politykę i właśnie grupę medialną. Jakaś grupa biznes, grupa finansowa, przede wszystkim bank, partia polityczna i grupa medialna, no bo system ten jest taki w tej chwili, że pieniądze dają władzę, to ten władzę zdobywa, kto więcej pieniędzy może zaangażować w operację wyborczą. Władza daje pieniądze, bo ten zarabia pieniądze, komu rząd przyzna rozmaite koncesje, obrydy i kontrakty, a jedno i drugie wymaga pozyskiwania czy manipulowania, urabiania opinii publicznej, z czym się zajmują media, które są zarazem i władzą i biznesem, więc do tego doskonale pasują. I różnica jest taka, że powiedzmy w Ameryce mamy dwa takie walczące konglomeraty, gdzie mamy z jednej strony część banków, przemysł wydobywczy, ciężki, motoryzacyjny, partię republikańską i powiedzmy telewizję Fox i media tutaj afiliowane, a z drugiej strony mamy partię demokratyczną, przemysł tych nowych technologii, tak zwanych plus Hollywood i telewizję ABC, NBC, CBS i tam jest jakaś równowaga. Natomiast w Polsce no, cały czas próbuje się domknąć taki system, w którym będzie Ein Reich, Ein Führer, znaczy jedna partia, jedna grupa, jeden biznes, jedynie słuszny i jednym tonem śpiewające media prorządowe. Na szczęście, jak Maurycy Mochnacki pisał kiedyś, Polska to jest taki kraj, w którym się nigdy nic nie jest w stanie udać do końca, więc jestem przekonany, że również kolejna próba domknięcia tego systemu, którą już próbował tego kiedyś Leszek Miller z Aleksandrem Kwaśniewskim, a teraz próbuje tego Donald Tusk i jestem przekonany, że tak samo jak wtedy sprawą Rybina się zakończyło, tak teraz też ta próba domknięcia systemu się nie powiedzie. Okej, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za to, że znalazł dla nas pan czas. I jako puentę sparafrazuję rzecz, zdanie, które pan napisał właśnie w tej najnowszej książce, którą polecamy, że trzeba pokochać Polaków takich, jakimi są. Bardzo podtrzymuję to zdanie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Miło by mi było. Wszystkiego najlepszego życzę. Trzymam kciuki za Państwa. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Dobranoc. Wysłuchajcie Państwo tu napisanej pół żartem ody do hrabiego herbu ból przez u otwarte. Panie hrabio herbu ból, lepiej się ze wstydu skul, nie pojmujesz ortografii i bajdurzysz jak Kaddafi. Panie hrabio herbu ból, dla półmózgów jesteś kul, ale nas ze wstydu kolka łapie, bo przebiłeś bolka. To do prawdy
wielka sztuka, na takiego wyjść nie uka. Zamiast hrabio ruszać głową i pracować umysłowo, pan ze swego stanowiska robi kupę pośmiewiska. Pan nie zdaje sobie sprawy, jak jest śmieszny i niemrawy, a na opis pańskich wad i wynikłych z tego strat nam by nie starczyło lat. Panie hrabio herbu ból, kręci panem byle ciul, a my przecieramy oczy, widząc, kim się pan otoczył. Panie hrabio herbu ból, swój wodzowski wąsik z gul, bo pan całkiem przesalony jest tu bezwłasnowolniony. To doprawdy niesmak budzi, jakich pan pozbierał ludzi. Zamiast hrabio ruszać głową i pracować umysłowo, pan ze swego stanowiska robi kupę pośmiewiska. Pan nie zdaje sobie sprawy, jak jest śmieszny i niemrawy, a na opis pańskich wad i wynikłych z tego strat nam by nie starczyło lat. Panie hrabio herbu ból, pan się kulturalnie szkul, bo na razie są symptomy wyłażącej z butów słomy. Panie hrabio herbu ból, pan nie dorósł do tych ról, które z marnym powodzeniem grasz na politycznej scenie. To doprawdy rzadki talent, żeby nic nie umieć wcale. Zamiast hrabio ruszać głową i pracować umysłowo, pan ze swego stanowiska robi kupę pośmiewiska. Pan nie zdaje sobie sprawy, jak jest śmieszny i niemrawy, a na opis pańskich wad i wynikłych z tego strat nam by nie starczyło lat. Panie hrabio herbu ból, nie oszczędzasz w lesie kul, lecz nam oszczędź za to czasu, myśliwego strój odprasuj, zwiewną żonę weź z pałacu i nie robiąc ambarasu, po wsze czasy wróć do lasu, najlepiej w okolice Budy Ruskiej albo jeszcze ze 45 kilometrów dalej. Oświadczam, że podobieństwo postaci opisanych w zaśpiewanych tu piosenkach do jakichkolwiek osób występujących w kondominium jest całkowicie przypadkowe. Oświadczenie niniejsze złożyłem, kierując się ostrożnością procesową. A i jeszcze odrobinę prywaty na zakończenie. Mianowicie zapraszam słuchaczy 24 listopada do Łodzi na przegląd kabaretowy Łuska, gdzie będę występować. Mam nadzieję, do zobaczenia. Kolejka. Zdrowie!